Co tak dziwnie pachnie? Wiesz co? Też to czujesz? Czy mam coś z nosem? Też to czuję. Od rana tak tutaj cuchnie. Znaczy się cuchnie. Pięknie pachnie. No właśnie, ale co to może być? Jestem taki ciekaw. Wy też to czujecie? To dobiega z domu tamtych ludzi. Nie wiem, co oni zrobili, ale normalnie jakby szambo wylało. Biegają, krzyczą, że coś się zapchało, coś złego się stało. A ja tylko stoję, przyglądam się i się z nich śmieję. Ale zapach ładny, prawda? Wyśmienity. Uwielbiam takie zapachy z toalety. Może ludzie tego nie cierpią, ale dla mnie to jest wspaniałe. No to wiecie co? No to chodźmy to sprawdzić. Wejdźmy do tego domu powoli i zobaczmy, co tam się dzieje. Gęsiego, chodźcie za mną. Jeden za drugim, żeby tylko ludzie nas nie zauważyli. Bo wiecie, jak to się kończy? Złapią nas i wyrzucą do śmietnika. Jak zwykłe odpadki. Nie no, nie chcę was straszyć. Chodźcie, chodźcie za mną. Powoli, powoli. I już jesteśmy prawie w domu. O, stary, spójrz na to. Jakie ogromne sedesy. I faktycznie, chyba są czymś zapchane. Zobacz, ten jest cały niebieski. A ten obok, cały taki żółto-zielonkawy. Na pewno im się rury zapchały. Albo spłuczka nie działa. O, skąd ty się znasz tak na takich ludzkich sprzętach? O, bywało się tu i tam. Nieraz już byłem w takiej toalecie i siedziałem w brudzie. Chodźcie, pójdziemy sprawdzić to. Jest super, ale zajrzałbym do środka i powąchał to z bliska. No, tylko że wiesz co? Klapa jest tak mocno zatrzaśnięta, że normalnie nie można jej podnieść. No to, no nie wiem, może wejdziemy jakoś tyłem. Na przykład odkręcimy tutaj ten zawór. Może te wszystkie gluty wylecą. I ten piękny zapach będzie wtedy nie tylko w łazience, ale i w całym domu. A może i na całym osiedlu. Nie wiem, czy będziemy mieli dość siły. Ludzie to bardzo mocno zakręcają. Te wszystkie zawory. O, już chyba puszcza ta nakrętka. I wiesz, używają do tego specjalnych kluczy. Ale o, zobacz, udało się! Faktycznie, tutaj jest jakiś glut! To nie jest taki zwykły glut? On wydaje się być wspaniały, najlepszy na całym świecie. A teraz zapach rozchodzi się jeszcze lepszy. Wyciągnijmy go ze środka, wyciągnijmy! Niech tutaj wyleci, niech wyleci do nas! O rany, stary! Co ty robisz? Ale tego dużo wypłynęło. Nic dziwnego, że ludzie stąd uciekli. To nie jest miły widok dla nich. Dla nich może nie, ale ja się bawię świetnie. Wow, ale to jest fajne, zobaczcie. Drogi, odsuńcie się. Zjeżdżam na sam dół. Widzę, że się podoba. Wiedziałem, że wycieczka do domu będzie niezła. Zobacz, jak ty się trzęsiesz. Galareta normalnie. Ach, to no. Bawią się tym glutem i bawią. Ja nie będę gorszy. Wyciągnę sobie swojego gluta. Ten żółto-zielony jest przepiękny. Ma taki mocny, neonowy kolor. O, i nakrętka łatwo schodzi. A glutek? O, jest! Zobaczcie to! Glutek tylko mój. Najchętniej to bym tam cały wszedł do środka i z nikim bym się nim nie dzielił. O, chyba utknąłem! Chłopaki, chłopaki pomocy! Utknąłem tutaj w tej rurze! Przykleiłem się do tego gluta i nie mogę się odczepić! Nie mogę się teraz stąd wydostać! No to był za głupi pomysł, aby się tutaj pchać. Chłopaki! Chłopaki, słyszycie mnie? Oni chyba mnie nie słyszą. Bawią się najlepsze w tamtym glucie. No chłopaki, pomocy! Słyszeliście? Jakby ktoś wołał pomocy, ratunku. I to nie był głos ludzki. Jakbym już gdzieś go słyszał. No, wydawało mi się też coś takiego, jakby znajomy głos. Ej, przecież to nasz kumpel pod
potrzebuję pomocy, chodźmy! Wiecie co? Sam chciałem odkręcić ten zawór i utknąłem. Chciałem tam wejść do środka. Co za głupi pomysł. Stary, no, ale ty jesteś dziwny. Wiesz co, poczekaj, może troszeczkę potrząśniemy tutaj tą toaletą. O, faktycznie, przykleiłeś się bardzo mocno. O, jest, udało się. To było straszne przeżycie. Nie wiem, co mi odbiło, że chciałem się tam wepchnąć do środka. Po prostu widziałem, jak wy się świetnie bawicie i chciałem mieć swojego śmierdzącego gluta. Daj spokój, nie ma co się tam pchać do środka. Lepiej go wyjmijmy. Jejku, byś tam utknął i by cię ludzie jeszcze znaleźli. O, to by była katastrofa. Lepiej będzie, mówię, jak go wyciągniemy. O, ten się mocno trzyma. Wyciągamy go. I ciągniemy jak wielki, długi jęzor. Tylko, że żółty. Uhu, druga zjeżdżalnia! Utknąłem! Juhu, na dół! Chłopaki, ja to normalnie się czuję jak na trampolinie. Uhu, skoki aż po sam sufit! No, masz rację, ten drugi glutek też jest super. Alarm! Alarm, chłopaki! Alarm! Zwijamy się stąd i to szybko! Dalej, dalej, bez gadania! Chodźcie! Chodźcie! Alarm! Alarm! Tam, co ty gadasz? O co ci chodzi? Znowu się coś zatkało? Kolejny alarm? Ja tutaj zostaję. Nie mam zamiaru się stąd ruszać. O, chodź szybko! Nie ma czasu! No szybko zwijaj się stąd! Chodź, chodź, bo już chłopacy prawie wyszli! Ale o co chodzi? Co ty się tak drzesz? Ludzie wracają. Przyjechali z jakimś fachowcem. Szybko, jeszcze musimy włożyć te gluty do tej toalety. Bo jak się zorientują, że ktoś tutaj był, to następnym razem zamkną okna szczelnie. I piwnice, i drzwi. I za nic w świecie się tutaj nie dostaniemy. No dobra, dobra, to chowamy to. I to jak najszybciej. Ale tego niebieskiego jest zdecydowanie więcej. O, na pewno się tutaj zmieści teraz cały. Jest, udało się. Zamykamy i możemy stąd uciekać. Papa, moje kochane śmierdzące sedesy. Będzie mi was bardzo, ale to bardzo brakować. Chodź, nie ma czasu teraz się na rozczulanie. Ale ja nie mogę się z nimi rozstać. Chodź, obiecuję, że w domu ci takiego glutka załatwię. Chodź, musimy uciekać. Moi drodzy, spodobał wam się odcinek? To koniecznie zostawcie kciuk do góry. Lubicie Grosery Gang? Ależ dzisiaj miały przygodę, prawda? Napiszcie również, co sądzicie o Toilet Slim, czyli o glutkach, które są schowane w sedesach. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa!